Witam Państwa serdecznie po raz kolejny ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Będę dzisiaj opowiadał o książce, o której już mówiłem, ale uważam, że warto do niej powracać, bo to jest książka ważna, z której wyciska się same istotne informacje. Niestety wyciska się je trochę mimochodem, dlatego że mimo tego, iż profesor Adam Szolongowski był wybitnym fachowcem i znakomitym historykiem, no to był także więźniem pewnego wypracowanego na Akademii w stuleciu XIX schematu, którego do dziś pozbyć się nie możemy. Schematu, którego jądrem i osią główną, jądrem i osią, dobra, niech będzie, możemy sobie pożartować, jest kwestia, skąd się bierze władza, tak? Więc ja będę mówił o moim ulubionym temacie, czyli o kwestii kompanii moskiewskiej i w ogóle stosuneczkach panujących na Świętej Rusi. Opcja taka, że władza bierze się wprost z ciała i umysłu niepiśmiennego, agresywnego socjopaty, jakim był Iwan IV, car moskiewski, nie znajduje pokrycia w faktach. To jest pozorne pokrycie. Władza bierze się z pieniądza, proszę Państwa, władza doczesna. Bierze się z pieniądza. Jeżeli ktoś nie ma namaszczenia papieża, tak jak władcy w zachodniej Europie, a jest uzurpatorem i do tego jeszcze zajmuje się eksterminacją własnych poddanych, to nie robi tego sam z siebie. To jest po prostu niemożliwe, bo fizykalne właściwości świata tego zaprzeczają takiej formule. Więc ta władza musi skądś pochodzić, więc ona pochodzi z pieniądza. I teraz postaram się, omawiając jeden z rozdziałów tej książki, to udowodnić. Tu jest, proszę Państwa, fantastyczny zupełnie rozdział. W części pierwszej, która się nazywa Żegluga Narewska, mamy taki rozdział Handel z Moskwą. Podstawa rozkwitu Hanzy, upadek Nowogrodu Wielkiego i zmiana centrów handlu. Proszę Państwa, o czym ten rozdział traktuje? Ja może przeczytam pierwsze zdanie, bo ono mnie wybiło w ogóle z pionu. Hanza zaliczała do swego związku cztery wielkie składy handlowe w wiekach średnich. Nowogród, Bremę, Londyn i Brugię, zastąpioną później przez Antwerpię. Ale stosunek, w jakim te cztery główne ogniska handlu północnego pozostawały do siebie, jest zawsze taki, żeby z Nowogrodu, czyli handlu moskiewskiego, tamte trzy składy Hanzy nie mogłyby istnieć. Z tego nowogrodzkiego emporium, jak ze źródła, wypłynęły inne i na nim oparły swój handel. Wspominają recesy Hanzy jeszcze w XVII stuleciu. W wiekach średnich Hanza zmonopolizowała cały handel północny, za którego źrenice zawsze uchodził handel moskiewski. Ten handel głównie Niemcy żywił i zaopatrywał. Wspomniany już dyskurs z XVI wieku powiada, niegdyś Hanza miała swoje kantory i rezydencje w wielu królestwach, jak w Lundzie, w Anglii, w Brugi, we Flandii, w Bremie, w Norwegii i w Nowogrodzie na Rusi, gdzie zajmowała stanowisko uprzywilejowane. Mogła prowadzić handel z innymi narodami. Tamże mogła kształcić swą młodzież zawodowo w nauce języków, towaroznawstwie i praktyce kupieckiej. Proszę Państwa, to są rzeczy, które normalnie historykom umykają, bo oni się zajmują jakimiś innymi, moim zdaniem, niepotrzebnymi rzeczami. Do czego służą ośrodki handlowe, oprócz tego, że narzuca się tam marże na towary i odstawia je dalej, zarabiając na nich ogromne pieniądze. Przeczytam jeszcze raz. Kształcić swą młodzież zawodowo w nauce języków, towaroznawstwie i praktyce kupieckiej. No więc ośrodki handlowe służą do tego, żeby kształcić ludzi młodych. Nie uniwersytety, ale ośrodki handlowe, to jest szalenie ważne. Uniwersytety to są jakieś lokalne, opanowane przez kościół, no bo uniwersytet był instytucją kościelną, ośrodki, gdzie kształci się administrację kościelną i administrację państwową danego obszaru. Natomiast, proszę Państwa, ośrodki handlowe to są te miejsca, gdzie kształci się młodych ludzi zajmujących się obrotem globalnym, tak? Nie tylko obrotem, prawda, ale też na przykład przenoszeniem informacji z jednego miejsca w drugie za pomocą tych języków, których się tam nauczyli w tych ośrodkach handlowych. Proszę Państwa, od razu przejdę do
Do sedna, jeżeli Nowogród Wielki był tak szalenie ważnym miejscem i jeżeli mamy moment, w którym Anglicy dopływają do Moskwy poprzez Morze Białe, to to nie jest przypadek, bo konsekwencją tego wszystkiego jest po pierwsze wyrzucenie Hanzy z Londynu, o czym musimy pamiętać, wyrzucenie Hanzy z Londynu, o czym profesor Szelongowski nie pisze, a na pewno nie w tym rozdziale, wyrzucenie Hanzy z Londynu i likwidacja Nowogrodu Wielkiego, a następnie zdobycie Narwy. I to jest, proszę Państwa, kolejna ważna rzecz. Likwiduje się olbrzymią Republikę Kupiecką, bez której nie ma Hanzy i wyrzuca się też Hanzę z Londynu. To kto za tym stoi, przepraszam bardzo? Niepiśmienny car Iwan? No chyba nie, prawda? Gdzieś tu były dane dotyczące, gdy Iwan Srogi zadał cios ostateczny Nowogrodowi jako samodzielnej republice, runął i skład hanzeatycki. Autor dyskursu opowiada, że więcej jak 380 tysięcy florenów majątku hanzeatyckiego było zapakowane w skrzynie żelazne, których zamki zalano ołowiem i wywieziono do Moskwy. Ten sam los spotkał i kupców niemieckich, którzy dostali się w ręce wielkiego księcia moskiewskiego. Część z nich zmarła z nędzy i utrudnień, reszta przejęczała 17 lat w ciężkim więzieniu, zanim cesarz niemiecki, nie ujął się za nimi i nie uzyskał ich uwolnienia. Proszę Państwa, 380 tysięcy florenów w złocie wyjeżdża z Nowogrodu. Autor tutaj moim zdaniem ulega pewnemu złudzeniu, to znaczy przypisuje Nowogrodowi Wielkiemu jakąś samodzielność polityczną. Nowogród Wielki nie miał żadnej samodzielności politycznej, miał tylko samodzielność handlową. I ta samodzielność handlowa dawała temu miastu i temu obszarowi niezależność, ponieważ za te pieniądze mógł sobie wynająć Nowogród dowolną ilość najemników, którzy postawiliby tamę najazdowi moskiewskiemu. Pytanie, dlaczego tego nie zrobił? Ja tylko przypomnę, że nowogrodzianie za wszelką cenę chcieli przyłączyć się do Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak? Więc to było poszukiwanie niezależności politycznej. Proszę Państwa, Hanza takiej niezależności nie dawała. To była organizacja kupiecka, która zajmowała się obrotem towarów. Centrum tej organizacji była Lubeka, która prowadziła bardzo pokrętną politykę wobec innych miast hanzeatyckich, szczególnie Gdańska, więc nie był to organizm jednolity, który by realizował jakąś doktrynę, tak, za którą stałby na przykład jakiś lokalny uniwersytet, prawda? To był konglomerat. Jak coś jest konglomeratem, to jak się w to kopnie, to się rozsypuje, prawda? Więc mamy taką sytuację. Hanza trzyma się na pieniądzach, ale ktoś ma ochotę na te pieniądze i tworzy nową strukturę. I to jest omawiana tu przez nas wielokrotnie, proszę Państwa, kompania, tak, z większościowym udziałem korony. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli mamy kompanię, czyli instytucję grabieżczą, która do tego jest instytucją polityczną, to trzeba mieć naprawdę, naprawdę dużo pieniędzy i bardzo dobrą armię, żeby się temu tworowi przeciwstawić. Bo jeżeli nie wygra w polu, to otruje lidera. Albo przejmie aktywa w jakiś pokrętny, sprytny sposób, o którym się jeszcze nikomu nie śniło. Proszę Państwa, to są straszliwe konstatacje, bo rozumiemy, że zniszczenie Nowogrodu to po prostu zniszczenie Hanzy. Tak? Zniszczenie Nowogrodu to zniszczenie Hanzy, ale skoro zniszczenie Hanzy, tak, no to Hanza nie zniknęła całkowicie, no bo była konglomeratem i poszczególne miasta zaczęły prowadzić swoją politykę. Ona się po prostu zmniejszyła, powiedzmy obkurczyła. Tak? Na przykład była Narwa, z którą można było handlować. Cesarz niemiecki co prawda zabronił handlu z Narwą, ale Lubeka sobie nic z tego nie robiła. Więc miasta hanzeatyckie z Lubeką na czele usiłują się jakoś przystosować do nowej sytuacji. I teraz ciekawe jest, proszę Państwa, czym się handluje z Narwą. Co się wozi do Narwy? Co Europa wozi do Narwy? To jest, proszę Państwa, prosta sprawa. Broń. Po prostu broń. No więc, jeżeli my wiemy, że przez port narewski, czyli przez to okno, które car Iwan, bo to nie Piotr wyrąbał pierwsze okno Moskwie na Europę, ale zrobił to Iwan zajmując Narwę, jeżeli do Narwy wozi się broń, to znaczy, proszę Państwa, że do czegoś ta broń służy, prawda? No służy do czego? Do likwidowania wewnętrznych przeciwników cara. Co to znaczy? To znaczy do likwidowania wewnętrznych przeciwników kompanii, tak? A
dopuszczenie do portu w Narwie innych kontrahentów niż angielscy służy tylko temu, proszę Państwa, żeby kompania moskiewska mogła bezpiecznie wywozić zrabowane na terenie księstwa moskiewskiego dobra i żeby nie musiała tego robić drogą północną, bo tą drogą północną z kolei wozi się najemników, tak żeby nikt o tym nie wiedział. Tak? Żeby te statki z najemnikami nie pływały przez Bałtyk, bo mogłoby się okazać, że kaprowie gdańscy albo szwedzcy te statki po prostu potopią. A koszta były zbyt wielkie. Natomiast wiadomo było, że na Morza Północne nie zapuści się nikt. Wystarczy utrzymywać dobre stosunki z królem duńskim. Więc, proszę Państwa, to jest polityka globalna. Ofiarą tej polityki padła Hanza. Na tym upadku skorzystał Gdańsk i przez długi czas korzystała Rzeczpospolita, ponieważ handel moskiewski odbywał się również przez drogą lądową, przez Litwę i Koronę. Natomiast to nie było jakieś, to nie była koniunktura. Niech się nikomu nie zdaje, że to była koniunktura. To była pułapka, proszę Państwa. I myśmy w tę pułapkę wpadli w stuleciu XVII, nie rozumiejąc, co nas trafiło, jak lubi powiedzieć Grzegorz Braun. Nie rozumiejąc, co nas trafiło. Proszę Państwa, zdobycie Narwy przez Moskwę i dopłynięcie przez Chancellora do brzegów Księstwa Moskiewskiego przez Morze nad Morzem Białym, to jest ten moment, kiedy wszystkim politykom w Polsce i cesarstwie powinny włosy stanąć na głowie. To powinna być ogólnoeuropejska mobilizacja przeciwko temu przedsięwzięciu. Taką mobilizację, proszę Państwa, ogłosił Stefan Batory i wyruszył, jak wiemy, na Moskwę. My lubimy wierzyć, że kampanie króla Stefana zakończyły się sukcesem, ale to nie jest prawda, proszę Państwa. Celem strategicznym było zdobycie Narwy. Cel strategiczny, zdobycie Narwy, czyli odcięcie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego od dostaw broni. Cel strategiczny nie został osiągnięty. Jeżeli cel strategiczny nie jest osiągnięty, proszę Państwa, to nie ma mowy o sukcesie. To jest, reszta to didaskalia. To są jakieś opowiastki. A skoro tak, no to musimy sobie jeszcze raz zadać pytanie, kto podsunął królowi pomysł, żeby zamiast iść brzegiem Bałtyku wprost ku Narwie, zataczać łuk i zdobywać olbrzymie ruskie miasta znajdujące się w głębi kontynentu. To ponoć był genialny strategiczny pomysł z tego względu, że maszerując wzdłuż przez Inflanty, król napotykałby po drodze różne zamki i zameczki i musiałby je oblegać po kolei, zanim by doszedł do Narwy. To nie jest prawda, proszę Państwa. I wszyscy, którzy zajmują się serio strategią, dobrze wiedzą, że jest jeden sposób na poradzenie sobie z Moskwą. Trzeba ją odepchnąć od Bałtyku. To jest prosta rzecz. I to samo dotyczy króla Stefana, to samo dotyczy Napoleona Bonaparte i to samo dotyczy Adolfa Hitlera. Ja tu nie porównuję tych postaci bynajmniej, tylko porównuję sposób prowadzenia kampanii. Tak? Jak ktoś się wybiera na Moskwę, bo mu się wydaje, że trafia w serce, to chyba zwariował. Celem wojny z Rosją, a wcześniej z Moskwą, jest odepchnięcie Moskwy od Bałtyku, czyli zajęcie Narwy, a dzisiaj Sankt Petersburga, to jest najważniejsza rzecz. Reszta się nie liczy. Reszta rozleci się sama. I to, proszę Państwa, jasno wynika z tej książki. Geografia się nie zmienia i długo jeszcze się nie zmieni. No teraz przekopiemy Mierzeję, więc trochę się zmieni. To jest fantastyczny moment, proszę Państwa, i fantastyczne osiągnięcie, jeżeli się to uda rzeczywiście zrobić. Każdy, kto jest przeciwko przekopaniu Mierzei, to zdrajca. To jest oczywista rzecz. Jeżeli ktoś twierdzi, że inaczej, że tam ptaki, coś tam, ekologia, ochrona, do więzienia. W ogóle od razu. Za szpiegostwo. Proszę Państwa, fantastyczna książka. Ja ją po raz kolejny pokazuję i to jest nie ostatni raz, kiedy ja ją będę pokazywał, dlatego że są tu rzeczy, których po prostu nie ma gdzie indziej. Jak to przeczytamy, to świat nie będzie już wyglądał tak jak wcześniej. To sobie możemy jasno powiedzieć. To nie jest tak, proszę Państwa, że w tym świecie, który tutaj opisuje profesor Szelongowski, wszystko było proste i jasne, ludzie umierali. Sir Richard Chancellor utopił się przy brzegach Szkocji, jak wiózł posła moskiewskiego z powrotem. Ryzyko było duże, ale ci ludzie je podejmowali, bo widzieli, jak niesamowicie wielkie są korzyści związane z tą działalnością i wiedzieli, jak ogromna władza za tym stoi.
Władza, proszę Państwa, nie zyski, nie pieniądze. Chodziło o władzę polityczną. Więc jeszcze raz powtórzę, władza nie bierze się z ciała i umysłu obłąkanego cara, który firmuje swoją osobą hekatombę, ludobójstwo dokonywane na własnych poddanych, tak? I rabuje bratnią ruską krainę, tak? Nowogród Wielki, w imię nie wiadomo czego, tak? Własnego obłędu. To jest wyjaśnienie dla głupców, po prostu. Władza to pieniądz, tak? To kontrola wymiany, to kontrola szlaków handlowych, to wreszcie wykształcenie tych wszystkich ludzi, o których tutaj pisze nam profesor Szelongowski. Jak sobie przypomnimy, co pisał John Dee i co pisał Hejklut o Kompanii Moskiewskiej, jak zajrzycie Państwo do ostatniego numeru Nawigatora, to się Państwo też dowiecie o tym, że młodzi kupcy z Londynu spędzali całe życie na wybrzeżu Morza Białego w faktoriach albo w samej Moskwie. I uczyli się tam języków, praktyki kupieckiej i wszystkiego, co jest potrzebne do prowadzenia globalnych interesów. Globalnych interesów. Lądowanie w Moskwie służyło eliminacji handlu hanzeatyckiego. Na tej krótkiej niby koniunkturze, która w rzeczywistości była pułapką, wyrosła Prosperity Gdańska i złudzenie, że Polska może cokolwiek znaczyć na Bałtyku. Nie mogła, proszę Państwa. Bez doktryny morskiej, bez ogromnych pieniędzy, które trzeba było z czegoś wydusić, nie mogła istnieć. Zdobycie Narwy było pierwszym krokiem do takiej doktryny, ale nie podjął tego Zygmunt August. Dopiero król Stefan Batory. Także ja Państwa jeszcze raz szczerze zachęcam. Adam Szelongowski z dziejów współzawodnictwa Anglii, Niemiec, Rosji i Polski na Bałtyku. Ciągle dostępna w naszym sklepie i tylko jeszcze powiem, że niebawem będziemy mieli drugą książkę profesora Szelongowskiego, Przewrót cen. W XVI i XVII wieku. Ja osobną pogadankę o tym zrobię i to też jest znakomita rzecz. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.